To nagranie wideo dedykuję mojemu przyjacielowi, który popada w pracoholizm i niestety traci przez to zdrowie. Drogi przyjacielu i wszyscy zainteresowani, chcę się podzielić z wami po pierwsze historią mojej mamy, która była pracoholikiem i ignorowała sygnały wysyłane przez ciało do tego stopnia, że siedziała po nocy, pracowała i brała tabletki przeciwbólowe, pomimo że odczuwała bóle kręgosłupa. Po iluś latach w kolejnej swojej pracy spadła ze stołka i uderzyła się niefortunnie w głowę w taki sposób, że poleciał jej kręgosłup. Okazało się, że już miała stany zwyrodnieniowe kręgosłupa i dopiero w tym momencie to wyszło na jaw. I kręgosłup już nie nadaje się ani do operacji, średnio do leczenia. No jest możliwe podtrzymywanie jakiegoś status quo, co najwyżej. Ale zdrową osobą już nigdy nie będzie. Jest na rencie i na moim utrzymaniu. I wydaje ogromne pieniądze co miesiąc na leczenie. Takie pieniądze, na których już nigdy nie zarobi. Ani też pieniądze, które zarobiła, nie były tego warte, żeby stracić zdrowie. To była jedna historia. Oczywiście jej pracoholizm kosztował też dużo nerwów i gdy dorastałem, to te nerwy udzielały się mi. Były przelewane na mnie, także ja też poniosłem część tego ciężaru. Było to przelewane na dzieci, a szczególnie na pierwsze dziecko, czyli mnie. I to jest historia mojej mamy, która nauczyła mnie, że to nie ciężką pracą dochodzimy do efektów, do majątku, tylko mądrą pracą. Mądra praca nie musi być ciężka. Wiele automatyzacji, usprawnień, innowacji powstaje paradoksalnie z lenistwa, z chęci właśnie ograniczenia ilości pracy. Po co klikać samemu 100 razy to samo, jak można zrobić do tego automat? Po co robić biznes po staremu, jak można zrobić go na wysoką skalę? Dla przykładu, ja jestem dobrym sprzedawcą, ale nie jestem sprzedawcą, który spotyka się indywidualnie z klientami, chociaż to też kiedyś robiłem. Obecnie sprzedaję poprzez spotkania online, na których zapraszam kilkaset, kilka tysięcy osób. Wchodząc jeszcze wyżej, sprzedaję przez spotkania online, na których nawet nie ja prezentuję. Więc jest to pewna innowacja procesowa, nazwijmy to. Jeżeli praca nie powoduje stworzenia nowych produktów, ustanowienia systemów, zwiększenia poziomu organizacyjnego biznesu, no to po co wykonywać taką pracę? I to jest coś, co chciałem ci przekazać, mój drogi przyjacielu, żebyś się nie zacharowywał, żebyś podejmował mądre decyzje w mówieniu nie. Ja bardzo ostro zarządzam swoim czasem. Mam jasno określone godziny, w których pracuję i bardzo unikam niepotrzebnych dodatkowych spotkań, jakichś propozycji, tym podobnych rzeczy. I mocno filtruję, czy zrobić z kimś spotkanie, czy brać na siebie dodatkowy obowiązek, czy to przyniesie rezultaty. I staram się ograniczyć to do maksimum. I rezultat jest taki, że mam spotkania ze swoim zespołem, bo prowadzę swój zespół, a konkretnie z moimi kierownikami, a oni prowadzą swoje zespoły. I to jest coś, co dobry menedżer czy lider powinien robić. I mam ograniczone spotkania z jakimiś partnerami czy szansami biznesowymi, które najpierw przefiltruję, czy w ogóle mają potencjał do tego, żebym komuś pomógł albo żeby ktoś pomógł mi. W Polsce mamy taką szkołę robienia biznesu, że pijemy kawki z setkami osób. Wszyscy przychodzą do ciebie i mówią ci, a może się spotkamy, a może wypijemy razem kawkę. Efekt jest taki, że wszyscy piją setki kawek, z których nic nie wynika. Więc jeżeli na przykład w procesie sprzedaży jest coś takiego jak kwalifikowanie klienta, to dlaczego nie zaimplementować tego samego w procesie pozyskiwania partnerów, spotykania się z potencjalnymi jakimiś wspólnikami, ciekawymi osobami i tym podobnymi rzeczami? Najpierw sprawdź, czy jesteście sobie w stanie pomóc nawzajem. Czy masz coś, czego ta osoba może potrzebować? A nie poświęcajmy na to spotkania. Spotkanie już powinno być po to, żeby rozmawiać o konkretach, a nie po to, żeby właśnie sprawdzać, czy jest nam razem po drodze. No bo to jest godzina plus umawianie się, no to półtorej godziny, plus jeszcze potem jakieś pitu-pitu. Może się z tego zrobić 2 godziny, 3 godziny i tak dalej. Najpierw sprawdź, czy w ogóle warto zrobić to spotkanie.
jeżeli jedziesz na jakieś konferencje, na jakieś wydarzenia i tym podobne, to też zastanów się, po co tam jedziesz, co chcesz z tego przywieźć, jaki jest cel. Bardzo mało ludzi myśli kategoriami celu w biznesie i w komunikacji. Jeżeli nagrywasz jakieś wideo, co chcesz tym osiągnąć? Jeżeli nawiązujesz z kimś kontakt, co konkretnie chcesz od tej osoby? Co chcesz z tą osobą zrobić? Czy masz dla tej osoby propozycję, która będzie win-win dla obu stron? Mało ludzi myśli bardzo precyzyjnie tymi kategoriami, dlatego mało ludzi ma bardzo precyzyjne rezultaty, tak jak ja. Myślenie, które ja mam, tak bardzo ostre zarządzanie czasem, prowadzi do tego, że w niektórych obszarach się traci. Bo przykładowo w koncentracji swojej na tym, co przynosi rezultaty, zaniedbałem w ostatnich latach swój wizerunek publiczny, mniej nagrywam wideo, takich jak to, przestałem być influencerem biznesowym. Coś straciłem. Niektórzy ludzie nie rozumieją tego, co robię. Większość ludzi nie rozumie mojej pracy. Mój wspólnik jest krytykowany, dlaczego robi ze mną biznes, skoro jestem mniej znany obecnie. A ci ludzie bardzo mocno nie rozumieją, gdzie wnoszę wartość. No bo też w swoim rozwoju biznesowym wchodzę coraz wyżej w zarządzaniu. A im wyżej, tym bardziej samotnie. Więc jak już zarządzasz na takim poziomie, nazwijmy to z angielskiego executive level, no to to jest taki poziom zarządu, na którym no, przeciętny człowiek nie wie, co to jest przywództwo, nie wie, co to jest ustanawianie systemów, nie wie, co to jest planowanie strategii. Wszyscy mówią o planowaniu strategii, ale mało kto tak naprawdę rozumie planowanie modeli biznesowych, inaczej wszyscy by byli multimilionerami, a nie są. Więc chciałbym cię zachęcić, żebyś wspinał się coraz wyżej, przyjacielu. Chciałbym, żebyś sprawdzał każdą aktywność, która jest wpisywana do twojego kalendarza pod kątem tego, jaką wartość wniesie dla ciebie i twojej organizacji. Czy jest to aktywność, która wybuduje nowy system w organizacji, która sprawi, że ta godzina może być warta milion? Czy jest to aktywność, która nie wiadomo na co się przeniesie, na jakieś efemeryczne może nie wiadomo co, jakieś tam budowanie relacji, z którego nie wiadomo co wynika? Wiadomo, budowanie relacji jest ważne, ale z większości budowania relacji nic nie wynika. Bo to jest szkoła polska biznesu. Wszyscy piją dużo kawek i nic z tego nie wynika. I zwróć proszę uwagę na to, czy jesteś spójny ze swoimi wartościami, bo wszyscy mamy wartości wewnętrzne i zewnętrzne. Czyli dla przykładu, zewnętrznie argumentujesz, że czy deklarujesz, że rodzina jest dla ciebie najważniejsza, potem zdrowie jest najważniejsze, gdzieś tam na czwartym miejscu jest biznes, pieniądze. Po drodze może Bóg, tak? Może na pierwszym miejscu Bóg. A tak naprawdę zobacz, jak wygląda twoje życie i czy nie jest tak, że na pierwszym miejscu są pieniądze, biznes, pieniądze, biznes, pieniądze, biznes, a gdzieś tam dalej jest rodzina, gdzieś dalej jeszcze dalej zdrowie na szarym końcu. Więc zobacz spójność swoją, integralność wewnętrzną. Czy jesteś ukonstytuowanym wewnętrznie człowiekiem, który żyje zgodnie z deklarowanymi wartościami. I tego serdecznie ci życzę z całego serca.